Cholera, zaraz się rozbijemy prawdopodobnie. Gilton, hamuj! Hamuj do cholery, ja! Pewnie zastanawiacie się, co to za malusieńki obiekt sobie w tym momencie orbituje wokół Kerbina i jaki mam z tym związek? Otóż od razu chciałbym się wybielić, nie mam żadnego związku z wysłaniem tego dziwnego kosmicznego złomu na orbitę, ale jako, że to jest kosmiczny złom, no to ten złom trzeba ściągnąć, a to oznacza tylko jedno. Dostałem w końcu misję ratunkową i tym razem musimy uratować kogoś spoza mojej agencji kosmicznej. Tym razem to biedny Gilton i jego złom nie mogą wrócić z orbity na stały grunt. Powitać moi drodzy, Sandy Izowski, witam was w kolejnym odcinku z Kerbal Space Program. Dzisiaj będzie naprawdę bardzo emocjonująco, ponieważ jeszcze nie wykonywałem misji ratunkowej, która zakłada, że mamy ściągnąć coś z orbity. Oczywiście już mam doświadczenie w misjach ratunkowych, które musieliśmy wykonać ze względu na mój kompletny brak umiejętności pilotażowych i brak umiejętności planowania czegokolwiek, ale ratowanie czegoś, co jest na Księżycu, wydaje mi się o wiele prostsze niż ściąganie takiego malutkiego obiektu z orbity. Oczywiście ja już szybko sobie wyjdę teraz z naszego centrum nawigacyjnego, ze względu na to, że tutaj nam się chyba czas zatrzyma, a to będzie dla nas miało olbrzymie znaczenie. Dlaczego? Ano dlatego, że w tym momencie ten dziwny obiekt znajduje się tuż nad naszymi głowami. Ja chciałbym, żeby nasza rakieta, która wyniesie pojazd ratunkowy na orbitę, miała możliwość dotarcia do tego obiektu w momencie, kiedy on będzie nas wyprzedzał. Czemu? O tym wam opowiem dopiero już, kiedy będziemy na orbicie. Na razie trzeba stworzyć coś, co standardowo wyniesie na orbitę. Wiem, że już to wiele razy robiliśmy, ale niektórzy z was traktują moje filmy jak poradniki na własną odpowiedzialność, ponieważ ja nie jestem osobą, której powinniście się uczyć, szczególnie w Kerbalach. No, ale tak, standardowo sobie dodajemy elementy, które nam się przydadzą. W tym przypadku nie będziemy standardowo korzystali z ekipy, która może sterować statkiem. Będziemy korzystali z modułu Octo. Czemu akurat z modułu Octo? Ano dlatego, że gdybyśmy chcieli kogoś uratować, no to musimy tą osobę również włożyć z powrotem do kapsuły naszej. I ja sobie nie wyobrażam lecieć z takim zmutowanym czymś, żeby kogoś uratować. Pomyślałem, że najlepszym sposobem będzie zrobienie standardowego modułu podobnego do tego, którego użyliśmy do ratowania kogo? Boba. Boba ratowaliśmy, tak, Bob żyje, żeby nie było, Bob dalej żyje. No i tak, co my tutaj mamy, co będzie nam potrzebne? Standardowo będą nam potrzebne jakieś zbiorniki z paliwem, to będzie nam potrzebne, to będzie nam potrzebne, już to wszystko poustawiam. Heat shield będzie nam potrzebny. Kiedyś mi powiedzieliście, że kapsuła już ma wbudowaną osłonę termiczną i nie musimy się o nic zmartwić. No, śmierć Boba udowodniła, że jednak posiadanie heat shielda to jest przymus. My sobie dodamy tutaj jedną bateryjkę. Nie wiem, czy jest sens dodawać kolejną, ponieważ to są kolejne koszty, ale tak na wszelki wypadek, jakby nasza misja rozpoczęła się po ciemnej stronie Ziemi, jak to dziwnie zabrzmiało, to lepiej mieć już na uwadze to, że przyda nam się troszkę więcej energii, gdyby już słońce nie docierało do tego miejsca. Zrobimy sobie coś dziwnego, coś, z czego pewnie się nie spodziewaliście. Dodamy sobie światła, ponieważ jeżeli będziemy po tej ciemnej stronie, no to wolałbym wiedzieć, w którą stronę lecieć Kerbalem, który później się już ewakuuje z tego dziwnego złomu, który tam jest w kosmosie. No teraz sobie dodamy tutaj panele, które nam oczywiście dostarczą energię w razie czego, no i już mamy gotową kapsułę ratunkową. Teraz musimy zająć się elementami. O, no. Ja bym bardzo chciał wrócić w jednym kawałku bez wybuchających części, więc możemy sobie przy okazji użyć dekaplera, później sobie go użyjemy jeszcze raz. Oczywiście teraz silnik Terrier. No i jesteśmy praktycznie gotowi do lotu. No, teraz tylko reszta istotnych części. Myślę, że sobie dodamy dwa razy ten zbiornik, ponieważ nie wiem, na ile paliwa będziemy potrzebować tutaj do tego lotu i nasza kapsuła jest w większości już przystosowana do lotu. Teraz boostery, czyli moja ulubiona część. Oczywiście im więcej boosterów, tym nie lepiej, bo one też muszą swoją masę później wnieść w atmosferę. Myślę, że dwa boostery nam starczą. Ja myślę, że starczyłby nam jeden booster zamiast tych dwóch liquid fuel tanków i tego silnika Sewell. Ale wiecie, no ja jestem, mam bogatą agencję kosmiczną, stać nas, to stać nas, więc nie dyskutować mi tam w komentarzach, jak bardzo zła i niedobra jest moja rakieta. Uratuję go, to go uratuję, nie mamy się
o co więcej martwić. Życie Kerbala jest ważniejsze niż jakiekolwiek koszta. No i myślę, że z tej strony wszystko jest gotowe. W miarę wszystko jest równe, symetryczne. I powinniśmy... O czymś zapomniałem. Oczywiście, jak mógłbym zapomnieć o statecznikach i oczywiście nie wiem dlaczego, ale to właśnie te stateczniki są moimi ulubionymi. Nie wiem do końca czemu zawsze z nich korzystam, po prostu jakoś wygodniej mi się nimi steruje. Wiem, że ta rakieta z rakietą nie ma za dużo wspólnego, ale póki leci, póki uratuje pana na G, którego już imienia zapomniałem, tak, już nie pamiętam kogo mam ratować, ważne, że poleci. To jest najważniejsze. O, i bym zapomniał o równie ważnej rzeczy, czyli o ustabilizowaniu tego dziwnego cosia. Mimo wszystko wolałbym, żeby ta rakieta w żaden sposób... Mam nadzieję, że wszystko jest tutaj zrobione? Tak, jest dobrze, wszystko. Nie, no nie jest dobrze, bo trzeba odtąd zacząć. Nie wiem czemu, ale nie mogę na boostera dać tego wzmocnienia. Muszę dać od boostera do głównej części rakiety. I myślę, że w taki sposób to wszystko wystarczy. Powiedzmy, że rakieta jest stabilna. Myślę, że możemy skorzystać z jakiejś podpory. Tak na wszelki wypadek, jakby coś postanowiło nas zawieść. I mam nadzieję, że jesteście na to gotowi, ponieważ zaraz startujemy. Mam nadzieję, że wszystko jest gotowe. Jak zwykle lekko poprawiłem naszą rakietę. Usunąłem te stateczniki w rdzeniu, ponieważ i tak nam się już w wyższych warstwach atmosfery one nie przydadzą. Od tego odmanewrowania będzie już później silnik. Teraz na chwilę wyłączyłem SAS, żeby sprawdzić, czy będziemy lepiej wchodzili na nasz kąt, ale chyba nie. Chyba z SAS-em troszkę lepiej nam szło, bo już widzę, że nam się troszkę przechyla. No jednak lepiej mieć SAS włączony. Flaga troszkę zakryta. A i ten, co miałem jeszcze mówić. Lampy usunięte, wszystko usunięte. I widzę, że przypadek też usunąłem dekapler, ponieważ nam się zgubił. No ale dobra, bez tego dekaplera też sobie damy radę. Jeżeli wrócimy z silnikiem, to nawet lepiej, ponieważ odzyskamy tutaj koszty. I teraz jesteśmy bardzo blisko tego samego kursu, w którym jest, na którym jest obiekt Giltona, Gilton Shipwreck. I bylibyśmy w stanie go nawet przechwycić podczas wchodzenia na orbitę, ale to nie ma większego sensu, ponieważ będziemy się z tym tylko męczyć. Tu widzicie, się teraz pojawiły takie dwa znaczniki, tylko teraz sobie muszę staging zrobić, okej. Tu się pojawiły takie dwa znaczniki, które określają nam, w którym miejscu będziemy my, a w którym miejscu będzie obiekt, czyli coś na styl tego, co używałem podczas wchodzenia w kontakt z Księżycem, tylko że tutaj na troszkę mniejszą skalę, troszkę bardziej precyzyjną. I standardowo teraz korzystam z tego fizycznego przyspieszenia, żeby troszkę szybciej wejść na orbitę. I tutaj widzicie, całkiem blisko jesteśmy tego obiektu. Dzieliło nas tam nie za dużo kilometrów, chociaż jak widzicie, kiedy my będziemy przy naszym apogeum, to on już sobie będzie leciał w dalszą część orbity, co dla nas nie jest dobrym znakiem, ponieważ my musimy być troszkę wyżej niż ten obiekt, dlatego że obiekty, które są wyżej na orbicie, są wolniejsze od tych niżej. Przynajmniej tak zrozumiałem rady mojego widza, który mówił mi, że w wypadku misji ratunkowej Disoski, korzystaj lepiej z wyższej orbity, szczególnie, że pierwszy kontrakt na ratunek właśnie jest na takiej zwykłej orbicie na Kerbinie, a drugi kontrakt, z tego co już sobie sprawdziłem, zakłada troszkę bardziej ekstremalne warunki, jeżeli chodzi o ratunek, a ten fioletowy cosiek, co tam był przed chwilą, oznacza nasz cel i właśnie tam nasz żółty kierunek będzie musiał, oj, troszkę za daleko, ale wkrótce się spotkamy. Ten fioletowy, różowy cosiek, mam jak zwykle podwyższony kontrast, oznacza miejsce, w które trzeba celować, żeby mniej więcej do tego okrętu dotrzeć. No i z tego co widzę, to troszkę szybciej się będą poruszały, będzie się poruszał obiekt, do którego mamy dotrzeć. Autosaving, jak się z tego powodu cieszę. Tak, a tak a propos, wiecie, że to jest mój pierwszy raz w tej misji. Pierwszy raz próbuję kogoś ratować. Oczywiście mamy już doświadczenie z Księżycem, ale to jest zupełnie inna sprawa. Teraz troszkę zwolnimy w stosunku do tego obiektu. Trochę nas bardziej wyprzedzi i może uda nam się ustawić troszkę inne manewrowanie, dzięki któremu będziemy mieli szansę na bliższy kąt.
tak, no już bardziej się przyspieszyć niestety nie da. I przy okazji Shop 1 się z nami wita, jak będę chciał kiedyś Shopa 1 tutaj ściągnąć, no to będziemy mieli taką możliwość. O, nawet nasza orbita się troszkę przecinała w pewnym momencie, ale teraz ten manewr powinien nam pozwolić spotkać się z Giltonem, chociaż nie wiem do końca, czy to będzie na tyle precyzyjne, na ile będzie to wymagane, ponieważ zobaczcie, jesteśmy po przeciwległych stronach naszej orbity, bo będziemy mieli już praktycznie taką samą orbitę, no prawie, no minimalnie tam 2-3 km różnicy będzie mniej więcej, ale przed chwilą spróbowałem przyspieszyć czas w naszym centrum nawigacyjnym, ale to niezbyt nam pomogło. Jednak teraz troszkę postanowiłem wyhamować. Wyhamujmy, zmniejszmy swoją prędkość na orbicie, tak żeby nas ten obiekt mógł dogonić, a w razie czego i przegonić. I mam nadzieję, że to troszkę lepiej. O! Jesteśmy już bardzo blisko. Bardzo bliziutko jesteśmy i nagle to wszystko zniknęło w pizdu. Dlatego mówiłem, że to są bardzo precyzyjne manewry, które musimy wykonać. Jednak, no my będziemy tam, ale to nam się teraz nie opłaca. Spróbujmy jeszcze troszkę to wymanewrować. Troszkę przyspieszymy w kierunku naszego lotu. I teraz znowu się pojawiły te miejsca spotkania w tamtym miejscu, jednak 33 tysiące kilometrów nad powierzchnią Kerbina to nie jest zbyt dobry moment na jakiekolwiek orbitowanie. Jeszcze możemy spróbować przyspieszyć na tyle w naszej orbicie, żeby się spotkać, żebyśmy to my właśnie dogonili ten obiekt, ale kurde, to jest naprawdę ciężkie za pierwszym razem. Też mi mówiliście, że ja mam farta w tej grze, bo wiele rzeczy udaje mi się za pierwszym razem, co niektórym udaje się dopiero za którymś z kolei, ale zobaczcie, jesteśmy bardzo blisko, 16 km odległości między nami. Myślę, że spokojnie nam się teraz ten manewr uda wykonać. Nie wiem też, czy jest sens poprawiania tutaj czegokolwiek. O! No tu już 21 km. 21 km to nie jest tak źle. Myślę, że powinien sobie to zostawić tak na wszelki wypadek i zaraz prawdopodobnie, kiedy już sobie przyspieszymy czas, wszystko się uda wykonać. No nie, troszkę przesadziłem, nawet rzekłbym, że bardzo. Nie wiem, czy jest sens bawić się już tym manewrem, po prostu już, no, to już jest chyba moja czysta głupota. Myślę, że spotkamy się standardowo w tym miejscu, które jest nam przeznaczone. I tylko 22 km różnicy pomiędzy nami, czyli sobie standardowo przyspieszamy, jedno okrążenie musimy wykonać i zaraz się spotkamy. Jesteśmy blisko do Giltona. Naprawdę bardzo blisko. I różnica pomiędzy naszą prędkością to 100 km na godzinę i my się prawdopodobnie będziemy zaraz do niego mogli zbliżyć. Tylko odpowiednio się wymanewrujemy i zobaczcie, już praktycznie między nami nie ma za dużej różnicy. Wiecie co, to 17 km to nie jest tak dużo, jak wam się wydaje. Jednak jeszcze nie możemy przeskoczyć do Giltona. Ale już jest cacy. 20 metrów na sekundę różnicy. Myślę, że Gilton będzie mógł spokojnie przeskoczyć do naszego pojazdu. Mamy mało paliwa, ale powinno nam starczyć na jeszcze jeden krótki manewr. Tam będziemy się widzieli z odległości 21 km. Tutaj jesteśmy troszkę bliżej siebie, ale tam będziemy na takiej stałej odległości, podejrzewam. Będziemy mieli, no, minimalnie większe szanse na to, że, no jak widzicie, tam się dłużej utrzymamy, o to mi głównie chodzi. Będziemy ciągle bliżej siebie, no ale przedobrzenie jak zwykle z mojej strony. Może tym razem wyjdzie nam na dobre. Zobaczcie, prawdopodobnie będziemy na troszkę bliższym dystansie. No, nie do końca taki mi chodziło. Tutaj będziemy 46 km od siebie, to dalej jest za dużo. O wiele za dużo, więc wolę być na tej dwukrotnie mniejszej odległości i spróbujemy w niego wycelować, a czemu by nie? Może nam się uda? Może po prostu wystarczy nasz kierunek na tyle zmienić, by lecieć właśnie w kierunku
wraku Giltona. Widzicie teraz ten żółty obiekt na naszym sztucznym horyzoncie przemieszcza się w tą fioletową, w ten fioletowy znacznik i to oznacza, że jesteśmy coraz bliżej jego wraku, ale zbliżamy się tam z dość dużą prędkością. 100 metrów na sekundę to jest dużo. Tu sobie tylko zmienię miejsce, w którym będzie nasz, no właśnie, i brak jednego dodatkowego dekaplera naprawdę nam zaszkodzi. Tutaj wszystko powinno być cacy i teraz mamy mało paliwa w tym silniku, więc fajnie byłoby to paliwo zużyć i ustalić inny kurs tych śmieci, ponieważ nie chciałbym, żeby te śmieci trafiły w statek Giltona w razie czego. I jesteśmy już idealnie lecimy w jego kierunku. Widzicie, teraz odległość między nami się zmniejsza i separacja będzie wynosiła 1 km. To jest wystarczająco, żeby przejąć kontrolę nad kerbalem znajdującym się w tym statku. A to oznacza, że zaraz będziemy mieli całkiem ciekawą misję. Pozbądźmy się od razu tego stagingu, tej części stagingu i przy okazji troszkę sobie wyhamujemy, korzystając z dobroci paliwa, które nam zostało, chociaż za dużo go nie mamy. I teraz uwaga, powinno się udać, hamujemy i zaraz się pozbywamy ruchem obrotowym już za chwileczkę tej części i ona sobie tam poleciała. Przy okazji ją wyrzuciliśmy ciągiem naszego silnika. Spójrzcie na to, jesteśmy 800 metrów od celu. Teraz najważniejsze jest zwolnić na tyle, żeby się nie oddalać i nie przybliżać, żeby kerbal będący na tym statku mógł z nami współpracować. Myślę, że już Giltone, jak tam Giltone. Dobra, robimy EVA jak najszybciej się da, ponieważ teraz to jest najważniejszy moment w całej misji. Wow, RCS włączamy i lecimy prosto do ratownika 2. Ratownik 1 to jest statek, którego użyłem wcześniej do uratowania Boba z Księżyca, tak go później przemianowałem, dlatego to jest ratownik 2. No jest pięknie, ustawmy sobie cel i lecimy prosto na niego. 300 metrów to już nie jest tak dużo, jesteśmy naprawdę bardzo blisko, więc trzeba teraz uważać troszkę. Jeszcze troszeczkę i zaraz będziemy mogli uratować Boba. Boba, Giltona, chociaż czy my nie lecimy zbyt szybko? Cholera, zaraz się rozbijemy prawdopodobnie. Gilton, hamuj do cholery, ja! O cholera. Było blisko. Było naprawdę blisko, ale jesteśmy uratowani. Z tego co widzicie, nasza misja prawdopodobnie zakończyła się powodzeniem. Teraz tylko wejść na pokład i wylądować bezpiecznie na planecie Kerbin. Złapmy się, aż mi się ręce trzęsą, już się bałem, że on rozpryśnie się na tym moim statku, na mojej rakiecie. Ale jesteśmy bezpieczni. Houston, Giltone jest na pokładzie. Teraz wasz ulubiony moment, czyli opadanie. Przed chwilą skorzystałem jeszcze z hamowania silnikiem, więc prawdopodobnie nawet nie zobaczycie tutaj płomyków. Prawdopodobnie płomyków nie zobaczycie. Oczywiście dzięki temu, że uratujemy silnik, zaoszczędzimy troszkę na pieniążkach. A pieniążki są fajne i się przydają. Tutaj jeszcze jest za wcześnie na użycie spadochronu. Jeszcze jest niebezpiecznie. Niebezpiecznie dalej. Nie klikaj, Disowski, bo spierniczysz dobrą robotę. Niebezpiecznie. Zaraz się pewnie pojawi ryzykownie. 300 metrów na sekundę, ryzykownie się pojawiło, 2000 metrów, ale spokojnie, jesteśmy nad wodą, więc mamy dokładny pomiar i bęk! Moi drodzy, misja zakończona powodzeniem. Mam nadzieję, że ci się spodobało, jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, a ja was zapraszam na kolejne odcinki z Kerbal Space Program. Misja zakończona powodzeniem, tylko teraz upewnijmy się, że wszystko przebiegło zgodnie z naszym planem. Tak! Jesteśmy bezpieczni. Do zobaczenia kolejnym razem i cześć!